Nadchodzi Wielkanoc i zaraz wszyscy idą święcić swoje koszyki wielkanocne. A czy możecie poświęcić chwilę uwagi dla mojego koszyka wielkanocnego? W środku mam mini koszyk wielkanocny. Taka incepcja. A ten mini koszyk mam z wielkanocnej kuli Miniverse i mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku trafi mi się w środku jakieś fajne wielkanocne dania, na przykład marchewkowe cupcake'i albo ultra rzadko czekolada Wonka. Także lecimy z otwieraniem, a wy zostawcie łapkę w górę dla zająca wielkanocnego, to może dostaniecie lepszą czekoladę niż ta bez smaku. Wiecie, jak jest z tymi zającami wielkanocnymi. Zazwyczaj nie smakują dobrze. Ale jest kilka firm, których nie wymienię, które są mega super i życzę wam właśnie takich królików wielkanocnych. Pyszniutki. Uwielbiam to, że rzeczy Miniverse są idealne dla lalek. Tutaj dla mojej wielkanocnej Martyny zabawy. W końcu wystylizowałam ją jakoś inaczej. Jeśli masz moją lalkę, koniecznie przebierz ją w jakieś ubranka i oznacz mnie na Instagramie. Okej, zabieramy się za kulę. Co to będzie? Co to będzie? Módlmy się, żeby nie było tutaj znowu koszyka wielkanocnego, bo będzie mi wtedy bardzo przykro, ponieważ już taki posiadam. Kto chce zobaczyć jego otwieranie, to zapraszam po filmie na shorts. O nie, to wygląda bardzo podobnie do tego, co miałam, ale nie było tej szpatułki. Więc nieważne, to był fałszywy alarm, ponieważ nie ma powtórki. Boże, zobaczcie to. Mini marcheweczki i mini uszy do tego, żeby ozdobić jakieś ciasto. Jump into spring. Czy cieszycie się, kochani, że już wiosna? W ogóle dzisiaj w Gdyni to jest, nie wiem, z 15 stopni? Cupcake'i. Ale one wyglądają realistycznie. Nie mogę. Po prostu za każdym razem, jak otwieram Miniverse, jestem w szoku. Jak to jest dopracowane, zobaczcie. Ej, te cupcake'i są ładniejsze niż prawdziwe. Mamy też stolik, ale będzie Martyna zabawa sobie zajadać. Są cupcake'i. Tutaj coś zimnego, może będą jakieś lody. Frosting, czyli polewa kremowa. A no tak, zapomniałam, w środku będzie żywica, która będzie musiała potem zaschnąć, więc na razie nie otwieram. Miej szczęśliwy dzień, drogi widzu. No nie, zobaczcie tę posypkę. Nice. Nie wiem, czy istnieje coś bardziej uroczego niż Miniverse. To jest chyba ostatnia saszetka i w środku jest patera, na której pięknie ułożymy potem moje cupcake'i. Poza muffinkami marchewkowymi w wielkanocnej serii można trafić szynkę z ananasem. Bardzo dziwne, ale w sumie trochę chciałabym to trafić. Koszyk, który widzieliście tutaj. No i super rzadką czekoladę Wonka. Ale przyznam, że najbardziej chciałam trafić właśnie te słodkie cupcake'i. Wygląda to tak smakowicie, że muszę wszystkim przypomnieć, że nie jemy żywicy. Myślę, że nie jest ani zdrowa, ani smaczna. Teraz poczuję się jak prawdziwy szef kuchni. Ale satysfakcjonujące. Oh my god. Ale czad. Dobra, robimy naszą polewę na cupcake'i. Trochę się boję, bo nie chcę zalać ich całych, ale może powinnam. Dobra, zaszalejmy, najwyżej nie wyjdę. Dajemy dużo lukru. To nie miało być tak. Ale na szczęście mam szczypce. No i sytuacja opanowana. Ej, szczerze nie wyobrażam sobie smaczniejszego dania wielkanocnego, ale możecie mi napisać, jakie są wasze ulubione w komentarzach. Teraz czas na dodatki. Będę miała sprzątania, ale nieważne, liczy się dobra zabawa. No i oczywiście wielkanocne motywy. Ej, to jest najsłodsze, co dzisiaj zobaczycie, serio. Nie dość, że ciasto marchewkowe to jest moje ulubione ciasto, to jeszcze te ciastka mają królicze uszy. To wygląda uroczo. Nie wiem jak wy, ale ja się zrobiłam autentycznie głodna. Serio, totalnie bym tu wszemała. Oczywiście w prawdziwej wersji, nie w tej z żywicą. Voilà. Żeby żywica uschnęła, trzeba ją wystawić na jakieś 15 minut do słońca, ale zanim to zrobię, otworzę kolejne miniwersy i wystawię wszystkie razem, a na koniec pokażę wam efekt. Tutaj mamy kulę Make It Mini Food i nie będzie to już wielkanocne jedzenie, chociaż w sumie, jeśli będzie taka galaretka, to myślę, że u niejednej osoby na Wielkanoc może zagościć na stole. Czujcie, że w środku mogą być nawet lody na patyku. O, znowu jest Have a Sunny Day. Oh my god! Pianki marshmallow! I są piankowe, serio! A tutaj mamy czekolada. Ależ to będzie słodki odcinek. Coś tu fajnie brzęczy. Krakersy! Ja, co to będzie? Ja już chcę to wszystko otworzyć. Ice, baby. Dobra, to chyba będzie jakiś turbo deser lodowy. Czekoladowy syrop. Szczypce.
pieca. Czy to będzie ciasto jakieś? Tu jest nawet papier do pieczenia. Oni są bardziej przygotowani niż moja kuchnia, nie? Ostatnio skończył mi się papier do pieczenia i nie pytajcie, w jaki sposób piekę, ale na pewno nie na papierze do pieczenia. Dobra, obczajmy, co nam się trafiło. Pierwsze! Ciasteczka smores. No wyglądają przepysznie, to będzie taki przekładaniec. Można było trafić jeszcze ciasteczka urodzinowe, matcha latte, to z tego byłabym bardzo zadowolona. Lody na patyku, lody misie w posypce orzechowej. To jest taki, nie pamiętam jak to się nazywa, snow cone, a to w ogóle wygląda jak kanapka, ale są to pieczone ziemniaczki, zupa kurczakowa, pikle, truskawkowy smoothie, owocowy bowl i bagel. Nie no, ekstra rzeczy, ale chyba trafiłam jedną z fajniejszych. Myślę, że spoko byłoby jeszcze tą matcha latte i te lodziki wyglądają super. To ja chyba muszę stół pożyczyć. No dobra, kładziemy naszą tackę. I teraz tak, otwórzmy sobie te ciasteczka. Ale cute. Dobra, mamy podstawę. Lejemy czekoladkę. Otwieramy pianeczki. Jak to wygląda smakowicie. No i dobra, teraz tymi piankami wykładamy. Znowu czekolada. Teraz czekolada, tylko niepłynna. Ale te ciasteczka będą słodkie. No i dobra, chyba znowu polewam. A na to górna warstwa ciastka. Nie wiem, czy ja to zrobiłam dobrze, okej? Okay? Wygląda dosyć smakowicie, okej? Okay? Teraz będę musiała to dać na słoneczko. Ale zanim to zrobię, to lecimy z kolejnym miniwersem. Co ten królik jeszcze skrywa? Królik, ptaszek, kaczka. Kolejne jedzonko, może zrobimy burgerka. Mało wielkanocne, ale w sumie burger na Wielkanoc. Dobra, jestem bardzo, bardzo ciekawa, co będzie w środku. Czy jakiś burgerek, czy może szaszłyczek, albo sushi. Kto oglądał odcinek, jak z Pawłem robimy sushi w grze, to jest OG i pisze w komentarzu OG. Sałatka Cezar, ostatnio jem bardzo często. Lody, naleśniki z orzechami. Ciasto miętowe, to tak o. Żelka, ona wygląda bardzo wielkanocnie, więc jeśli ją trafię, oznacza, że zając nad nami czuwa. Pesto fusilli. Taco dinozaur. Tego chcę, okej. Okay. No i hamburger, dobra. Czy odgadniemy po pierwszym? Oliwa z oliwek, to będzie chyba sałatka, Cezar. No raczej nie galaretka. Ale byłby plot twist, jakby była inna galaretka z oliwą z oliwek. Makaron! Ej, jaki cute! Szczęśliwy makaron. Zioła. Proszę, mamy krzywą wieżę w piździe. Dwie nawet. Mamy te szczypce. Teraz nie mówcie na mnie, Martyna Zabawa, tylko pani Krab, Martyna Krabowa. Wow, ile jeszcze tych saszetek tutaj na mnie czeka. Czy to będzie miska? Jest to miska. Czy to będzie pomidory? To będzie pomidory. Co? A jak ja to odgadnęłam? Przepraszam bardzo, czy to jakiś piąty zmysł? Najważniejsze, że ze szczęśliwej farmy. Ej, obczajcie. Jest mini widelec dla mini Martyny Zabawy. Bo jak myślicie, kto to wszystko zje po odcinku? No chyba nie. Ani się tym nie najem, ani to w ogóle nie jest do spożycia. Ale jej to nie przeszkadza. Jeszcze mamy tu coś. To są liście mięty? Albo bazylia. Bazylia, no tak, przecież. A jeszcze do tego dostałam stół, więc mam już dwa. Dobra, kochani. Robimy sałatkę. Miska, makaronik. Patrzcie, jakie to jest realistyczne. Nie dość, że zamknięte w papierowym opakowaniu. Zamknięte jeszcze w foliowej folii. Dobra, co? Wrzucamy cały? Nie wiem jak wy, ale ja lubię bardzo makaroni. I ryż, i ziemniaki. Ogólnie te takie zapychacze trochę w jedzeniu. Bueno. Chociaż Włochy to się mówi inaczej. Dobra, nie umiem za dużo włoskiego, więc powiem, że rozsypałam moje... yummy. Dodamy trochę, oj, chciałam powiedzieć, że dodamy trochę ziół, ale to się przemiesza i nie będzie tak widać. Do tego liście bazylii. Lejemy oliwą z oliwek i mega prosta, pyszna sałatka jest gotowa. To był magiczny moment. Nie powiem, co mi to przypomina. Nie, no sorry, ale to wygląda jak gile z nosa, kiedy masz anginę, albo jesteś po prostu jakiś turbochory. Myślę, że wystarczy.
Trzeba troszkę wymieszać. Wiecie co, ja chyba zrobiłam złą kolejność. Ogólnie ten stół wygląda totalnie tak, jakby to był mój obiad. Właśnie ja tak jem z pasją, wiecie? Czy magiczna kura ma tu jeszcze coś dla nas ciekawego? Oczywiście, że tak, bo byliśmy bardzo grzeczni i magiczna kura nas uwielbia po prostu. Dobra, nie ma żartów. Ta kula jest ogromna. Największa z całego odcinka. Ła. I tutaj, moi drodzy, to nie bez powodu ona jest taka duża, po prostu to nie jest tylko jedzenie, to jest cały dystrybutor. Tu będzie mini dystrybutor do mini napoju. Także to nie są przelewki, albo właśnie są przelewki, bo możecie przelać tutaj jak pani z opakowania i... Oj, nie chcecie mieć poklejonych paluszków żywicą. Ani Sprite'em. Kula jest istnie kurczacza. Normalnie znajdźcie dwie różnice. No właśnie tak myślałam, nie jesteście nawet w stanie odróżnić, więc niech mi ktoś powie, że to nie jest odcinek wielkanocny. Wow! Sunfish, co? 100% bąbelków, lemon, lime i lód. Czyli taki trochę właśnie sprajcik, rzeczywiście. Cała maszyneria, moi drodzy, to nie, to naprawdę nie są przelewki, żarty się skończyły. Już tylko teraz najwytrwalsi zostali i oni są w stanie przyjąć taki kaliber, taki temat, dystrybutor. No jakieś tam zabaweczki, to jest dystrybutor. Ek, dystrybutorek, bo jest malutki. Ja tu będę montować normalnie, jak jakiś wiecie. Bo budowniczy. Ej, a czemu ja mam dwie podstawki? Czy to była porcja dla dwóch osób, czy mają dwie osoby jeść na dwóch podstawkach z jednej miski? A może były małe miseczki i coś mi ominęło? Nieważne. O, satysfakcjonujące kosteczki lodu. Podstawka, lemonowo-limonkowy napój. I teraz proszę, cyk, cyk, cyk i pyk. Ale stop, 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 stop. No co to ma być? Przecież tu mi się wszystko w środku pomiesza. Martyna, jak ty to wsadziłaś? No, chciałam ci dać awans, a zaraz wylatujesz z tej roboty. No i weź tu bądź mądry. Które gdzie? Haha, nie żeby tutaj... Nie żeby było namalowane, nie? Że tutaj właśnie będzie ten napój. Ale nieważne. I teraz na to zrobimy cyk, ale nie zrobimy. Bo najpierw trzeba tutaj wrzucić lód, a tu wlać nasz napój. Uwielbiam te kosteczki. Oh yeah. Pięknie, Martyna, brawo. Jednak może zasłużysz na ten awans. Dobra, wlewamy lemon lime juice. Mocno limonkowy, wręcz fluorescencyjny. Prawie jak napój dla kosmitów. Ale w sumie zobaczcie, jak fituje do outfitu mini Martyny. No jak dwie krople limonkowego napoju. Dobrze, kochani, i teraz można zrobić pyk. Mhm, pięknie. Dobra, mamy nasz dystrybutor. Yes, yes. Mamy też nasze kubeczki. Są też prawdziwe mini słomeczki i zatyczki. Teraz obczajcie to. Dajemy kostki lodu. Ej, nie wiem teraz, czy miał być pierw. Dobra, no kostki się najpierw daje, przecież, oczywiste. Dobra, kostki w jednym napoju, kostki w drugim napoju. No, pracownikiem roku to ja chyba nie zostanę. Ale spójrzcie. No, ale za to inżynierem, lifehackerem już jak najbardziej. No i co, lejemy nasz napój. Leci nasz napój. Fiu, fiu, fiu. No dobra, to będzie mała porcja po prostu. Nie, że maszyna jest jakaś nie tego. Dobra, wiecie co? Zwalniam się. Tę maszynę musi obczaić jakiś konserwant. Pan konserwant. Co? Magiczny kurczak zniósł jeszcze jedno jajo? Ale ogromne. Tu w środku będziemy mieli również maszynę do soczku. Dosłownie do soczku malinowskiego. Pozdrawiamy Pawła. Ua. No jest nasz malinowy juice. I kruszony lód? Czy będzie jakiś wtedy inny niż tamten kostkowy? No bo kruszony to kruszony, co nie? Trochę mam tutaj bałagan na stanowisku pracy, musicie mi wybaczyć. Ej, serio kruszony lód! Podstaweczki, no i nasz sok. I teraz tak, cyk, pyk. Tu do środka dajemy kruszony lód. Brrr. Mroźno. A tutaj, tak jak mówi nam napis juice, do środka lejemy juice. Piszcie w kom, jaki macie ulubiony smak soku. Mój to pomarańczowy. Lubię też pomarańczowo-grejpfrutowy. No i pyk. Podkładeczka i jedziemy. Nie no, nigdzie nie pojedziemy bez kubka, więc kubeczek i tak, lodzik. Uch, mocno mrożony napój. Ale to będzie dobrze wyglądać. Oh yeah.
to nam wyszło. Może by tak trochę to spróbować przemieszać. Mhm. Słyszycie, jak kruszony lód jest w dźwięku dokładnie taki, jaki powinien być. To jest najmniejszy polski kraszcz. Mamy to. Pokryweczka, elegancki drink na wynos. No i powtarzamy zabawę. Lód, trochę napoju. Teraz nie powtórzę błędu. Więcej lodu, więcej napoju i więcej lodu. Mega. Mieszanie, mieszanie. No i pokryweczka. I teraz tak, bang, na wynos poproszę dwa napoje dla mnie i dla psia psi. Czyli dla nas. A few moments later. Yo, 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 siemanko, tutaj wasza ulubiona influencerka mini, Martyna Zabawa. Żarcie już zaschło. O, babeczka tu spadła. Dobrze, bo już myślałam, że chomik świr mi ją pożarł. No co, mini jedzenie zaschło, a mi zaschło w buzi. Dobra, ale umówmy się, w miniwersach chodzi o to, żeby jedzenie zaschło, żeby było piękne na zawsze. Więc proszę, o. Twardy makaron, ale w tej konkretnej sytuacji to bardzo dobrze. Wam nie życzę jeść twardego makaronu, ale jakby to było świeże danie, to za 3 dni musiałabym je wyrzucić, a tak? Mogę jeść oczami. Na zawsze. Upichciłam nie tylko muffinki marchewkowe, czy makaron z oliwą. No wiadomo, są też lodowe napoje, ale to nie wszystko. Obczajcie tego słodkiego sandwicha. Palce lizać. Dobra, kochani, ja idę jeść oczami, a wam życzę wesołego jajka i dobrego wielkanocnego jedzenia przez kolejny tydzień. Ciao!